Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowane pytanie. Pytanie dotyczy zagadnienia buddyzmu oraz mojego poglądu na Eckharta Tolle i inne ścieżki duchowe. Także jeżeli interesuje was moja wypowiedź, moja szczera, autentyczna wypowiedź i poruszenie tych zagadnień z różnych punktów widzenia, to zostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. I jak zwykle dla przypomnienia muszę wam przyznać, że będzie warto, bo mam wiele bardzo ciekawych myśli wam tutaj do przekazania, które pomogą wam podnieść poziom waszej świadomości oraz poukładać co nieco w waszych głowach, sercach i w życiu. Tak, bo tym dokładnie się tutaj zajmujemy, rozwojem własnej świadomości, czyli życiem. Nie przedłużając wstępu, czytam pytanie i lecimy z tematem. Hej, spoko filmy robisz. Mam do ciebie kilka pytań. Z góry przepraszam, jeśli odpowiadałeś już na nie w innych filmach. Czy czytałeś Potęgę Teraźniejszości Eckharta Tolle lub jakieś inne jego książki? Co sądzisz o nim i o jego twórczości? Co sądzisz o New Age oraz o buddyzmie? Jeśli już odpowiadałeś na te pytania w którymś z filmów, to proszę cię, żebyś mi powiedział, w których. Hej, dzięki ci wielkie za miłe, ciepłe słowa wsparcia. Nie nagrywałem filmów, nie wypowiadałem się o tych tematach, chociaż pokrótce, po części w wielu filmach udzielałem zdawkowych, krótkich informacji, odpowiedzi. Przede wszystkim skupiałem się na tym, aby przedstawić wam to, co działa, co takiego ja z tego wyciągnąłem, oraz przedstawiałem wam i dzieliłem się tym, co w moim życiu nie działa i okazało się być sprzeczne z moim życiem. Zaczniemy sobie od Eckharta Tolle. Dla mnie osobiście jest genialnym nauczycielem, jest świetnym nauczycielem. Stał się mega popularny poprzez jego prostotę w komunikacji prawdy. Głównie ze względu na to też, że współcześni ludzie zachodu wiążą medytację z ezoteryką, magią i czarami. Więc jak pojawił się Eckhart Tolle z ideą życia tu i teraz, no to wszystko stało się jasne. No i okazało się, że tak na dobrą sprawę nie uciekniemy od duchowości, tak? Mógłbym powiedzieć, że Eckhart Tolle stał się pewnego rodzaju rewolucjonistą, jeżeli chodzi o duchowość na świecie i tak już po prostu jest, tak? Co o nim sądzę, tak jak wspomniałem wcześniej, jest świetnym nauczycielem. Wyciągnąłem masę wartości z jego książek, czytałem książkę Potęga Teraźniejszości, czytałem książkę, mam tutaj na półce, Nie jesteś samotną wyspą. Wiem, że napisał więcej książek, w przyszłości na pewno je przeczytam. I to, co do mnie trafiło bezpośrednio, to była ta prostota, ale zauważyłem również wiele takich, mógłbym powiedzieć, cieni na drodze ku rozwoju własnej świadomości, wynikających z jego przekazu i w zasadzie nie mam tutaj jemu za złe w czymkolwiek, nie mogę mu nic zarzucić, tak? Nie mogę powiedzieć, że on jest czemuś winny. To po prostu nasza odpowiedzialność polega na tym, że jak mamy jakieś nauki nauczyciela, to sami powinniśmy wprowadzić je w życie, wyciągnąć nasze własne wnioski i nauczyć się żyć. Pierwszym takim błędem, tak? jaki ja zrobiłem, inni w ogóle ludzie wokół mnie też zrobili, mam tutaj na myśli ludzi, którzy rozwijają się duchowo, było to, że po uzyskaniu odpowiedzi, że życie to jest chwila obecna i uzyskaniu tego pierwszego wglądu, wszyscy od razu zakładają, że są oświeceni. Nie spotkałem się z ani jednym człowiekiem, może trochę generalizuję, ale to jest tak powszechne, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Ktoś czyta Potęgę Teraźniejszości i już myśli, że go oświeciło. Już myśli, że nie musi robić pracy nad sobą, w ogóle medytacji. Medytacja to jest ściema, tak? Medytacji nie trzeba medytacji, nie trzeba żadnej nowej wiedzy, żadnych nowych nauk. Nie trzeba w życiu już nic robić. W ogóle koniec z moim życiem. Już po prostu, już nie muszę, już w ogóle jestem oświecony i nic nie muszę, nie muszę pracować, nie muszę zarabiać. Co tam moja rodzina? Przecież wszyscy są uwarunkowani, wszyscy są tacy nieświadomi, nie? Moi znajomi też są przecież tacy nieświadomi, ja jestem najbardziej świadomy. Słuchaj się tylko mnie, nie? I to jest bardzo powszednie. To jest bardzo powszednie. Staje się... Znaczy przez tą naukę, tak? Dochodzi do takiego uproszczania wiedzy, upraszczania życia. I to na pewnym etapie jest dobre, ale właśnie powstaje taki cień, nie? No i ja na przykład po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że żyję w chwili obecnej, ale zachowuję się trochę jak taki dzieciak, który kręci się w kółko i robi głupoty. Pamiętam zresztą moje takie aroganckie zachowania i wiele różnych takich, no, ciekawych doświadczeń w moim życiu, tak? No oprócz tego ta książka przyczyniła się masakrycznie do mojego rozwoju, sprawiła, że bardzo zacząłem się rozwijać, zacząłem zwracać uwagę na siebie i na to, co się dzieje w moim życiu, zacząłem być bardziej świadomy siebie, zacząłem kierować się obecnością, przebudziłem Kundalini między innymi dzięki twórczości Eckharta Tolle, tak częściowo. No i wiele się nauczyłem o sobie, to jest świetna wiedza, świetna mądrość, przede wszystkim ta prostota jest genialna, nie? Ale ma ten swój własny cień. No i ja pamiętam, że takim wielkim cieniem była właśnie to taka arogancja moja duchowa oraz to takie zbyt wczesne przyznanie się do tego, że już koniec, tak? Już koniec, oświeciło mnie i koniec, koniec z moim życiem, koniec z pasją, z miłością, koniec z tym i z tamtym. I to dzieje się troszeczkę na płaszczyźnie umysłu, tak? Bo powstaje duchowe ego, ale też wiele rzeczy od ciebie odpada, więc to jest naturalne, że zaczynasz zwracać uwagę, że z niektórymi rzeczami naprawdę jest już koniec, nie? Ale tutaj jeszcze chciałem coś dodać. Chciałem dodać to, że po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że warto byłoby medytować i wprowadzić jakąś dyscyplinę i praktykę, żeby uziemić tą duchowość w życiu codziennym. I to było jakieś 3-4 lata temu, wiecie, to z początkiem projektu wszystko się działo. Tutaj bardzo serdecznie Wam polecam przyjrzeć się moim nagraniom od samego początku i zobaczcie moją transformację, bo to jest ogromna ilość wartości, które nie znajdziecie nigdzie indziej na żadnym kanale. Macie wszystko nago przedstawione, tak jaki byłem kiedyś, gdy zaczynałem swój rozwój, jaka jest różnica teraz. Więc ja tutaj przede wszystkim przekazuję swoją wiedzę i mądrość z czystego doświadczenia. Sam osobiście zrozumiałem, że potrzebuję tej praktyki, potrzebuję medytacji, potrzebuję jogi i potrzebuję zintegrować swoją duchowość z życiem codziennym. I to było coś, co ja odkryłem sam osobiście, poza naukami Eckharta Tolle. Poza tym cała jego wiedza i mądrość jest genialna, jest prosta. Mówi bezpośrednio o tym, czym jest prawda. Oczywiście z punktu widzenia samego nauczyciela. Ale tak, serdecznie Wam polecam, naprawdę. Jeżeli miałbym komuś polecieć nauczyciela duchowego na sam początek, takiego początkującego, to byłby to właśnie Eckhart Tolle i jego książka Potęga Teraźniejszości. Tak, co sądzę o New Age oraz o buddyzmie? Na temat New Age raczej nie będę się wypowiadał, ponieważ nie mam tak na dobrą sprawę jakiegoś Bóg wie wielkiego wyrobionego zdania. Ludzie utożsamili New Age z ezoteryką, magią oraz ściemą. Ale nieraz zdarzało mi się trafiać na różne strony, na różne informacje różnych twórców i zawsze wyciągałem stamtąd jakąś wartość dla siebie. Niektóre rzeczy brałem z przymrużeniem oka i też zwróciłem uwagę, że patrzę na to z punktu widzenia mojego filtra racjonalisty, czyli takiego paradygmatu, że rzeczywistość jest materialna. I patrzyłem na to też z takiego punktu widzenia, że nie jestem w stanie wiedzieć wszystko, nie jestem w stanie rozumieć wszystko i też w zasadzie nie mam takiej potrzeby, aby mieć zdanie na każdy temat, więc patrzyłem bardziej na New Age pod kątem tego, co ja mogę wyciągnąć z tego dla siebie, czego mogę się nauczyć i jak ta wiedza komponuje się z moim światopoglądem. Między innymi tutaj mam na myśli teorię channelingu, innych wymiarów, reinkarnację, duszę, byty. Tego jest całkiem sporo i wiecie, musicie mieć tą świadomość, że rozwój świadomości otwiera umysł i umysł staje się mega elastyczny. To znaczy, im wyższym poziomem świadomości dysponujesz, tym jesteś również bardziej kreatywny. Twój umysł staje się bardziej porowaty, staje się bardziej otwarty, jak takie dziecko, tak? I do twojego umysłu mogą zostać dopuszczane praktycznie każde idee. I bardzo łatwo jest się w coś wkręcić, w cudzysłowie, ale również bardzo łatwo jest wymyśleć całkowicie nową ideę. I ja zauważyłem, że no jest taka tendencja wśród nauczycieli duchowych, że wymyślają nowe idee, nowe teorie. No i tak już po prostu jest. Nie powiem wam, że to jest dobre, nie powiem wam, że to jest złe. Tak na dobrą sprawę postępuje nasz rozwój. No i to jest moje zdanie w tym temacie. Jeżeli wyciągasz z tego jakąś wartość, to super. Bardzo możliwe, że na pewnej płaszczyźnie coś ci będzie pomagać, a potem zobaczysz, że ci to szkodzi i będziesz chciał przerzucić się na coś innego. Potem znowu znajdziesz coś innego, potem znowu coś innego. Tak będziesz sobie wybierał różne poglądy, różne idee z różnych źródeł, aż w końcu zobaczysz, że ty jako ty sam dojrzałeś w tym wszystkim. Odnajdziesz to, co dla ciebie działa, co jest dla ciebie, tobie potrzebne, no i tyle, tak. Myślę, że o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Duchowość powinna służyć ludziom, tak? A nie, że ludzie służą duchowości. Bo jak duchowość służy człowiekowi, to mamy rozwój, a jak człowiek służy duchowości, to mamy religię. Zapamiętajcie to, to jest... Jeżeli kiedykolwiek ktoś z was wpadnie na jakiegoś guru, szarlatana, albo wkręcicie się do jakiejś sekty, to zawsze zadajcie sobie takie pytanie. Czy ta idea, czy ta filozofia służy mojemu rozwojowi? Czy to ja służę tej idei, tej filozofii, temu guru, nie? Zapamiętajcie to, bo to może uratować wam życie i niejednemu już to życie uratowało. I teraz tak na sam koniec buddyzm, tak? Buddyzm jest generalnie świetny, fajny, lekkostrawny, ale też ma troszeczkę takiej religijnej dogmy, między innymi reinkarnacja. Ja sam osobiście nie wierzę w reinkarnację. Moja teoria reinkarnacji, mam nadzieję, myślę, że już wszyscy znacie. W sumie nawet nie pamiętam, czy o niej mówiłem, ale mogę pokrótce opowiedzieć, tak? Dla mnie osobiście każdy z nas jest reinkarnacją tego samego Boga i każdy z nas jest jednym i tym samym i wszystko to, co było, było jednym i tym samym, wszystko to, co jest, jest jednym i tym samym, wszystko to, co będzie, będzie jednym i tym samym. Nie istnieje jakaś jedna wyizolowana ścieżka mojego życia. Tak na dobrą sprawę byłem wszystkimi ludźmi, jacy istnieli, jestem wszystkimi ludźmi, jacy istnieją i będę wszystkimi ludźmi, jacy będą. Koniec, kropka, ja się pod tym podpisuję. Buddyzm fajnie opisuje pustkę, czyli to, czym jest świadomość, motyw nieprzywiązywania się oraz nielgnięcia, czyli tutaj mamy motyw również dualizmu. Te wszystkie takie proste prawdy dotyczące przemijalności naszego życia. Koncepcja oświecenia jest genialnie przedstawiona moim zdaniem w buddyzmie i jest również opisana ta cała mądrość, jeżeli chodzi o integrację oświecenia w życiu codziennym. Tam również można wyciągnąć wiele wartości. Buddyści fajnie dysponują również tymi takimi historiami, metaforami, przypowieściami, które również są mega rozwijające. No i koncepcja współczucia, która moim zdaniem też jest bardzo fajna, też jest bardzo dobra, ale to również rodzi swój cień. I powiem wam szczerze, że cieniem takiej duchowości nastawionej stricte na współczucie i na bezwarunkową miłość jest to, że ludzie zaczynają tłumić w sobie złość, ludzie zaczynają tłumić w sobie gniew i zaczyna rodzić się poczucie winy z tego względu, że ty jako osoba powinieneś troszczyć się o wszystkich dookoła siebie, tak? I zaczynasz wypierać się swoich własnych potrzeb, między innymi zaczynasz wypierać się swojego własnego ego. I myślę, że to jest błąd, który popełnia wiele ludzi. Ja zresztą też kiedyś popełniłem ten błąd. Ale to wynika głównie z błędów poznawczych w komunikacji duchowości. Bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, duchowość staje się mega kreatywna. mega sprzeczna, mega niejednoznaczna. Bardzo często dochodzi do mechanizmów obronnych w duchowości, racjonalizacji przede wszystkim. Bardzo dużo jest racjonalizacji w duchowości, nawet nie macie pojęcia jak dużo. Kiedyś może zrobię takie nagranie, że zestawię te wszystkie duchowe prawdy i pokażę wam jak wygląda też druga strona. Ale to wynika właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, z naszej logiki, błędów poznawczych umysłu i tak na dobrą sprawę w tym nie ma nic złego. Duchowość sama w sobie jest genialna, duchowość sama w sobie jest świetna. To naszym obowiązkiem jest odsiać ziarna od plew, no i usiąść na tyłeczku, zainstalować nawyk codziennej medytacji, być w tym konsekwentnym, bo nikt nie rozwinie twojej świadomości za ciebie, nikt nie będzie reflektował nad twoim życiem za ciebie, nikt nie będzie ci zadawał pytań poza tobą, a nawet jak ktoś ci zada pytanie, na które nie będziesz chciał uzyskać odpowiedzi, to i tak zrobisz to powierzchownie i nie będziesz miał takich efektów, nie? Tak na dobrą sprawę tych ścieżek duchowych, rozwojowych jest nieskończoność, ponieważ to, na co ty patrzysz i czego ty doświadczasz, to jest nieskończoność. I ja myślę, że w wyborze jakiejkolwiek duchowej praktyki czy duchowej filozofii najważniejsza jest świadomość tego, że żyjesz w dwóch światach naraz, nie? Mamy rzeczywistość materialną, mamy rzeczywistość duchową. I w chwili, gdy zaczynasz obserwować to, że twoja rzeczywistość duchowa rozjeżdża się na bok z rzeczywistością materialną, to w twojej głowie powinna zapalić się taka czerwona lampka, która powinna cię ostrzegać, że coś jest nie tak. Duchowość i materia idą ze sobą razem. Pamiętajcie o tym. Rzeczywistość materialna i duchowa nie są rozdzielne. Nie są dwoma rzeczywistościami. To jest ta sama rzeczywistość. I myślę, że to jest taka największa wartość, jaką można dostrzec w tym wszystkim. I tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o moją odpowiedź na to pytanie. Ja mam na imię Damiano. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, proszę zostawcie je na dole w komentarzu. Możecie je również napisać na mailu projektowym. Czy co ja jeszcze mam tutaj do dodania? Tak, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na grupę facebookową, wszyscy jesteśmy świadomością, linki macie na dole, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swój własny przemyślunek, zapraszam was również na stronę facebookową, gdzie umieszczam inspirujące materiały. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole również macie informacje, jest możliwość wsparcia projektu przez Patronite'a, przez PayPala, możecie skorzystać również z kursu pewności siebie, który zrobiłem jakiś czas temu, chyba nawet 2 lata temu, pamiętam, jeszcze studiowałem wtedy. Fajne, pozytywne komentarze mam z tego kursu, w sumie to wam się nie chwalę tym, w sumie nawet nie wiem dlaczego, może będę przypominał teraz pod każdym filmem, wiecie, taka chamska sprzedaż, nie? Będę się uczył sprzedaży na YouTube, co wy na to? Tak, w ogóle w przyszłości i tak mam jeszcze masę pomysłów, chciałbym między innymi zrobić sklep internetowy i fajne rzeczy tam umieszczać, nie? W sensie, że prowadzone medytacje, prowadzone afirmacje, wszystko zrobione w takim profesjonalnym stopniu. W tej chwili mam mało czasu, bo muszę bardziej zadbać o siebie i zająć się wieloma sprawami, ale w przyszłości na pewno się jeszcze wiele tutaj pozmienia na kanale. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, że ze mną tutaj jesteście, że subskrybujecie ten kanał, a jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, to na dole macie przycisk subskrybuj i polecam wam wszystkim bardzo serdecznie pozostać ze mną tutaj na bieżąco, bo w tym roku będą się dziać same mega fajne, przebojowe rzeczy, a ja nie chcę, żebyście pominęli jakiegokolwiek super fajnego, przebojowego odcinka, który może odmienić całkowicie wasze życie. Jo! Tak. Jeszcze miałem przypomnieć, jeżeli ktoś jest chętny na konsultacje, chcecie zasięgnąć porady, to również zapraszam serdecznie. Siema, nara, pa, miłego, elo, buźka, fajnego wtorku, bo wrzucę to wideo we wtorek. Trzymajcie się.